Dzień dobry, siemaneczko, siemaneczko. Witam Was w kolejnym odcineczku na kanale. Dzisiaj mamy 5 sierpnia, sobota i godzina 15:28. Tak, przysnęło mi się troszeczkę. Znaczy, przysnęło mi się. W zasadzie to miałem Wam opowiedzieć, dokąd udało mi się zajechać, nie? A jak Wam pokażę, dokąd udało mi się zajechać, to padniecie. Znaczy, padniecie. No, nie padniecie, ale ja prawie padłem. Prawie nie dałem rady, ale dałem radę. Co? Bo przecież mądry Łukasz, jak już minął Stuttgart, to stwierdził, że jeszcze sobie minie Pforzheim, a jak już minął sobie Pforzheim, to jeszcze stwierdził, że już to już Karlsruhe minę, nie? No i jak już minąłem Karlsruhe, to... to już nie było gdzie stanąć, nie? Co za idiota. Także dość ciekawie, bo do Calais, do promu zostało mi jakieś 5 stówek, nie? Stanąłem gdzieś... Stanąłem gdzieś przed 5 rano dopiero. Ale już te ostatnie kilometry to już naprawdę mnie tak ścinało. Już marzyłem o tym, żeby gdzieś stanąć. Już nawet szukałem gdzieś jakiegoś marketu po drodze, żeby pod market pojechać, bo już naprawdę ciężko mi było jechać. Ale dałem radę jakoś, no. Jakoś się doczołgałem. Ogólnie jak zobaczyłem policję stojącą na poboczu, skierowaną do wyjazdu, to się rozbudziłem jakoś. Nie wiem, czego tak policja na mnie działa. Chyba nie jechaliśmy za szybko, co? A to czemu jesteście tacy spoceni? O, gorąco! Oj, bardzo. Gorąco? To dopiero będzie. No, rozbudziłem się, no i dojechałem. Dojechałem tu, gdzie jestem, nie? A do granicy ogólnie, do granicy z Luksemburgiem to mi zostało 60 km. A do pompy, czyli miejsca wyjazdowego, tak jakby z państwa Luksemburg, zostało mi 108 km bodajże. Dobra, ja się tutaj ogarniam, zwijam maty, myję ząbki, myję gębę i jedziemy jeszcze Lidla po drodze, trzeba zahaczyć. Pogoda, jak widać, typowo barowa, całą noc lało, całą noc padało, także pogoda tylko i wyłącznie do tego, żeby siedzieć w domu, siedzieć w barze albo siedzieć za kółkiem i nie wychodzić w ogóle z budy. Tak sobie myślę, że dzisiejszy dzień, czyli sobota, będzie w jednym odcinku razem z niedzielą. Z tego względu, że dzisiaj niewiele będzie się działo, bo planuję zajechać pod granicę z Francją, czyli teraz dojadę do Luxa, przeskoczę Luxa, przeskoczę Belgię i przed granicą francuską stanę już. Także zostanie mi do portu tam stówka, może 90 km. Dzisiaj chyba nie będę się przeprawiał do Anglii, aczkolwiek zobaczę, bo ja sobie coś zazwyczaj planuję i jak widzicie, nigdy nie trzymam się tego planu, który sobie zakładam, bo wczoraj był plan taki, żeby pojechać do północy i oczywiście skończyłem przed 5 rano, nie? Także zawsze sobie coś tam zakładam i gówno z tego tak naprawdę, więc dzisiaj sobie planuję, że dojadę do końca Belgii, stanę przed Francją, jutro się przeprawię, a może być tak, że nagle jakaś klepka mi się w głowie przestawi i stwierdzę, że pojadę sobie do portu i się dzisiaj przeprawię, nie? Że nie będę planował, nie będę nic zakładał, na razie kierunek Lidl, potem następny przystanek tankowanie i pomyślimy co dalej, zobaczymy. Z drugiej strony znowu fajnie by było przeprawić się dzisiaj, z tego względu, że jest sobota. Ja w porcie będę gdzieś o godzinie 22, powiedzmy, 23. No i śmiem twierdzić, że będzie tam znikomy ruch. Nie będzie tam praktycznie w ogóle ciężarówek, nie będzie tam busów i aut osobowych, więc przeprawa powinna na pstryknięcie palcami pójść. A nie wiem, jak to będzie w niedzielę koło południa, więc no pomyślę jeszcze, pomyślę. Plan jest taki, żeby dojechać do Belgii, do granicy z Francją, a jak wyjdzie finalnie, to się okaże, nie? Dobra, zajechaliśmy do Lidla, idziemy na delikatny shopping. W sumie tu jest Lidl, jest DM, jest Kik, tam jest Aldi. Na pewno muszę wejść do Lidla i na pewno muszę wejść do Kika. A po co, to się zaraz dowiecie. 1 hour later. Dobra, ja już powróciłem ze sklepu i oczywiście tego, co ja potrzebuję, nie ma. Potrzebuję kupić takie małe lustereczko, ponieważ swoje zostawiłem w domu i mam problem z tym, żeby się ogolić generalnie, bo ja zazwyczaj golę się, jak jestem już pod prysznicem, nie golę się przy umywalkach, tak jak większość kierowców, z tego względu, że ja muszę ogolić baniak, muszę ogolić Japonię.
No i oczywiście nie ma tutaj małych lustereczek, nie ma żadnych lustereczek w ogóle, ani w Lidlu, ani w Kiku, byłem w DM-ie, DM to drogeria taka typowa z kosmetykami i tak dalej, no i nie ma. Obstawiałem generalnie, że w Kiku coś takiego znajdę, bo w Kiku jest generalnie wszystko, wszystkie pierdoły świata, nie, ale no nie ma. Chciałem piankę do golenia kupić, którą też zostawiłem w domu, no ale w Lidlu jest tylko ta Lidlowa, która jest moim zdaniem do dupy, a w DM-ie z Gilleta pianka do golenia 4 euro kosztuje, więc nazwa drogeria to w sumie jest dobra nazwa, bo jest drogo. I co zakupiłem? Bułeczki, generalnie to brałem, to były jeszcze gorące, jeszcze są ciepłe. Chusteczki nawilżane, bo tego to nigdy za mało. Jakiegoś ogórka, dwie czekoladki, bo były w promocji po 70 centów. Nektaryneczki, euro 50, tyle mnie kosztowało takie pudełeczko, także to jest spoko. A jakieś tam paluszki do pochrupania. I w zasadzie to chyba tyle z moich zakupów. Jedziemy. Ja już na stacji, potankowane. 170 litrów. Paliwka 10 litrów. AdBlue. Wszystko mamy potankowane na full. I powiem szczerze, bardzo ładne spalanie mi wyszło, bo na 170 litrach przejechałem 1810 km. Także spalanie całkiem ładne wyszło. Dobra, od razu sobie w moją zajebistą apkę wprowadzę. Wszystko. 50. Od razu sobie wpiszemy granicę. 5, 9, 0, 80, bo 3 km stąd jest granica, Belgia, godzina powiedzmy 20:10, pyk. Dobra, powoli ruszamy do Calais, 411 km, wbiłem sobie Calais, ale stanę sobie chyba na ostatniej pompie przed granicą francuską, no bo to jednak późno będzie. A może stanę wcześniej, no zobaczymy. Czasu, jutro muszę się tylko przeprawić i zrzutka jest koło Londynu, także rzut beretem od Dover, od promu. Przeliczyłem sobie spalanko, ilość litrów paliwa, które zatankowałem, podzieliłem przez kilometry, które zrobiłem na tym paliwku. Cicho, zaraz skręcę, cicho bądź. I wyszło mi 9,3, także spalanko zajebiste. Epizod związany z Luksemburgiem właśnie się kończy. Wjeżdżamy do Belgusa. Pociesza mnie fakt, że wiaterek wieje w dupkę. W zasadzie to nie wiadomo, w co on wieje, bo niby wiatraki są tak ustawione, że wiałoby w dupkę, a po flagach wygląda to tak, jakby wiało gdzieś od boku. Ja już nie wiem, jak te wiatraki działają. Po jeździe czuję, że wieje w dupkę. Tego się trzymajmy. 14 stopni tylko jest na dworze. Non stop pada.
wieje, ogólnie jest zimno. Co to za lato? Tragedia. Ja tu normalnie odpaliłem ogrzewanie na 21 stopni, bo mi dupa marznie. Udało się odblokować dwójeczkę z przodu i powiem szczerze, chciałem tak zjechać poniżej 200 km, ale ta pogoda po prostu no nie zachęca do jazdy, naprawdę nie zachęca do jazdy. Ja po prostu nie chcę mi się już po prostu. Nie zrobiłem, kurde, nie wiadomo ile kilometrów, bo co ja dzisiaj przejechałem. Stówkę, 108 do tankowania i tutaj 130. To wyjdzie tam powiedzmy 240 km, no ale jazda w taką pogodę jest masakrycznie męcząca. Tym bardziej, że żeby to jeszcze kropiło, to by było spoko, a to praktycznie leje, cały czas leje. Spróbuję jakoś jeszcze zmęczyć te 80 km, ale no nie wiem, nie wiem. Zaplanowałem sobie, że popłynę jutro promem o 15.40. Z tego względu, że jutro o 15.40 właśnie płynie nowy prom firmy P&O. Nowy, słyszałem, że nowy prom, ale czy on jest nowy, czy po prostu jest nowy na tej linii Calais-Dover-Dover-Calais, to ciężko mi stwierdzić, ale przejadę się na ten o 15.40 i zobaczę. Ciekawy jestem, bo podobno jest fajny, jest ładny, ładne prysznice, duży, fajna stołówka dla kierowców i tak dalej, także pojadę na ten konkretny. W sumie to zawsze mogę sobie tutaj sprawdzić, ile kilometrów przejechałem, zamiast to sobie wyliczać gdzieś tam w głowie. 245 km przejechałem w dniu dzisiejszym, no i jak na razie udaje się utrzymywać całkiem ładne, całkiem dobre spalanie. 8,9 to wydaje mi się jak na taki gabaryt auta, to jest rewelacyjne spalanie. Ale sami widzicie, pogoda nie rozpieszcza. Nie rozpieszcza totalnie, leje, jest paskudnie. 1 hour later. Pora na garść najświeższych faktów. Mamy godzinę 23.02. Jedyneczka odblokowana, 195 km do portu. No i tak trzeba było się powoli zacząć rozglądać za jakimś parkingiem. I ustrzeliłem sobie parking za 10 km. W zasadzie to jest za 8,8 km. Więc na nim sobie już spoczniemy. Czuję, że to będzie dosyć dobry manewr z tym, żeby zjechać na ten parking, ponieważ znowu się rozpadało. Nie padało przez jakieś, kurde, no coś długo nie padało. Przez jakieś 5 minut nie padało w sumie. Ej, wiecie co, taki jestem zajebisty, że się zagapiłem i właśnie mijam ten parking, na który miałem zjechać po prawej stronie. Co za idiota. Cudownie. Cudownie. Szybka tutaj już poszła rozkminka na mapie. I 40 km mam do następnego i tu już niestety nie mogę popełnić błędu z tego względu, że jest to ostatni parking przed granicą, później już pozostaje tylko parking graniczny, a wolałbym na tym parkingu granicznym nie stać, także no wypadałoby już trafić na tą Q8, którą sobie zaznaczyłem. Wow, udało się nie przegapić parkingu. Teraz tylko, żeby znaleźć miejsce, nie? To może być nie lada wyzwanie, no ale jakoś może damy radę. Tu po lewej stronie nie ma szans. Na ciężarowych też raczej nie ma szans. O, proszę bardzo, tu mamy miejscóweczkę. Proszę bardzo, pyk, pyk. O. Elegancko. O taki parking właśnie walczyłem. No i co? Myślę, że zakończę dzisiejszy dzień w tym miejscu. Zobaczę, czy dzień dzisiejszy i dzień jutrzejszy
wrzucę w jeden odcinek, czy zrobię z tego dwa odcinki, zobaczę jak to będzie czasowo wyglądało, bo też dajcie znać w komentarzu, jak możecie, czy wolicie, żeby odcinki były dłuższe i żeby było ich mniej, czy wolicie, żeby odcinki były krótsze, ale żeby było ich więcej, bo myślę nad formatem tych odcinków, czy robić odcinki takie, żeby cały tydzień był w jednym odcinku, to wtedy film będzie miał no na pewno grubo ponad półtorej godziny, godzinę, czy robić każdy dzień osobno, czy może cały miesiąc w jeden odcinek zamknąć, ale no wtedy, znaczy cały miesiąc, no całe kółko, tak, cały wyjazd, to wtedy to już naprawdę będzie miał ponad dwie godziny, jakbym się sprężył, tak, więc dajcie znać, jak możecie w komentarzu, jaki format odcinków byłby najlepszy, bo dla mnie to jest tak naprawdę bez różnicy, czy ja zmontuję taki film, czy taki film, tylko po prostu jak będę montował takie, nie wiem, tygodniowe, czy tam powiedzmy wyjazdowe odcinki, no to wiadomo, że one będą bardzo długie, nie? I nie wiem, czy po prostu macie ochotę na takie długie, czy lepiej takie po 15, po 20 minut, żeby były z każdego dnia. Bo dla mnie to jest w zasadzie chyba bez różnicy. Także dajcie znać w komentarzu i widzimy się w następnym odcinku. Albo jutro. Bajojaj. No i dzień dobry, witam was serdecznie. Następnego dnia dochodzi godzina 11, także pospało mi się trochę. No i wypadałoby ruszyć dupę, jak chcę zdążyć na ten prom o 15.40. Ale kurde, masakra. Słyszę, że dla zmiany znowu pada. Weźcie mi powiedzcie, jak to człowiek ma być dobrze nastrojony na dzień. Niech to całą noc wczoraj padało, pół dnia wczoraj padało, noc padało, dzisiaj od rana pada, całą noc lał deszcz, non stop, bez przerwy. Ja nie mogłem spać, bo mi tak tłukło, ale to tak tłukło. Cały czas tłukło, ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie tłukło. Taki i tak bez przerwy. Wie Boże, ani spać, ani się położyć. Co tu zrobić? O samochód tym deszczem, że się budziłem co chwilę. Wieje wiatr, jest cholernie zimno. Chyba trzeba webasto odpalać powoli już. Bo to na nic. Ogłaszam, że linia produkcyjna mojej czarnej kawki została właśnie otwarta. Ja pierdzielę, jak zwykle musiałem za dużo nalać, jak zwykle przelałem. Znaczy przelać nie przelałem, ale już cukier się nie zmieści. A jak się zmieści, to nie będę mógł ruszyć, tylko będę musiał ją upić. A ten kubek jest na tyle dobry, że bardzo długo trzyma to ciepło. A ja nie bardzo mam czas na to, żeby stać i czekać. Sytuacja opanowana. Troszeczkę niestety musiałem odlać, ale już cukier zasypany, pomieszane. 11.31, także możemy zbierać dupę. Nie no, z tą pogodą to jest jakaś masakra po prostu. To, że tutaj wieje w ryj zawsze, to jest normalne, bo kiedy bym tędy nie jechał, to tutaj wieje. Ale dzisiaj to jest jakiś tajfun po prostu. Ciężko samochód utrzymać, szczerze mówiąc. Wiem, że tu od wody ciągnie, od tamtej strony, no ale tutaj wody to jeszcze jest 130 km, więc no takie dosyć dziwne, że tak wieje. Aczkolwiek patrząc na tą pogodę, no to nie ma się w sumie co dziwić. Masakra, jeszcze zamknęli mi autostradę i trzeba objeżdżać przez miasto. TomTom niestety się nie sprawdził na takie objeżdżanie. Więc wujka Gogla musiałem tutaj zaprosić do pomocy. Większość Francuzów to widzę, że jakiś ostry melanż poniósł weekendowy, bo co drugi to z puszką piwa idzie chodnikiem. A jak nie chodnikiem, to na przystanku siedzi z browarem albo z jakąś flachą. Więc jakiś gruby melanż tutaj musiał być. My na szczęście już na autostradę wracamy. Mam nadzieję, że wracamy na autostradę, bo nie wiem, czego ten zjazd był zamknięty. Całkowicie wyłączona autostrada dojazdowa do Calais, wyłączona z ruchu, to tak trochę słabo.
zmiany w sumie. Dawno nie padało, to niech sobie popada troszeczkę, nie? Dobra, mordeczki, ja już sobie stanąłem. Nic nie będzie widać, nie? Stoję sobie dosłownie 300 metrów od jutrzejszego rozładunku. Stoję sobie na ulicy. Nie było gdzie stanąć, więc stoję sobie na ulicy. Gotuję sobie ziemniaczki. Znaczy w zasadzie to ziemniaczki już są prawie gotowe, bo aktualnie mamy 21:55 tak ogólnie. Ja dojechałem tutaj gdzieś koło 19, ale tak trochę przez telefon pogadałem i tak dalej. I tak, ziemniaczki się gotują, znaczy w zasadzie to ziemniaczki już są ugotowane, a na ziemniaczkach, na górze, w wodzie leży sobie woreczek próżniowy ze schabikiem, który gotowałem. A o tym, jak go robiłem i jak go pakowałem, możecie sobie obejrzeć w pierwszym odcinku ostatnio, znaczy niedawno dodałem gdzieś tu czy tu, wam się odnośnik do tego filmu wyświetla, jak przygotowuję sobie szamkę na wyjazd i sposób, jak sobie tą szamkę odgrzewam, jak sobie tutaj tą szamkę ogarniam. No i co, ja myślę, że w tym odcinku będzie to tyle, bo totalnie nic się nie działo. Przeprawa promem, dojazd do portu w dosyć trudnych warunkach pogodowych, że tak powiem, bo wiatr był kurewsko silny. No i co? No i zapraszam was na następny odcinek. Nie mam pojęcia, co się będzie działo. Nie mam żadnego planu. Także zobaczymy, co przyniesie poniedziałeczek. Tak, jeszcze dodam na koniec odcinka, że przyszedł tu taki ziomeczek do mnie. Kurde, dałem mu pomidora, ale lisy chyba nie jedzą pomidorów, więc go tu poczęstuję jakąś polską wędlinką. Niech tutaj sobie zasmakuje coś dobrego. No, wcinaj ziomeczku, no. Kurde, dobre, nie? Ale tego pomidora to ci nie podaruję. Chuju ty. Kurde, że się nie boi skubany, no. Ja tu chciałem ziemniaki odcedzać, ale on wyczuł chyba zapach, że tu pachnie z samochodu karkóweczką. Patrz, pachnie ziemniaczkami. I co? Ja chciałem ziemniaki odcedzić, a on tu stoi. Wsuwaj tego pomidora. Nie podaruję ci, jak go nie zjesz. Naprawdę, ziomeczku. Albo się dogadamy, albo się nie dogadamy. No. Dobre było? To teraz albo zjadaj tego pomidora, albo spadaj stąd, bo ja chcę ziemniaki odcedzić.